Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Dnia. Dziś moim gościem jest ksiądz Rafał Zendran, proboszcz parafii kolegiackiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzisiaj będziemy rozmawiać o świętach wielkanocnych. Wielkanoc, takie święto, jedno z najważniejszych dla chrześcijan, święto w ciągu roku, praktycznie najważniejsze. Jednak to Boże Narodzenie dla wielu chrześcijan kojarzy się z takimi ciepłymi, radosnymi świętami, a Wielkanoc z takim zimnym i smutnym świętem. Czy rzeczywiście tak to święto powinno być postrzegane przez chrześcijan? Smutnym to chyba muszę zaprotestować, może z taką głęboką refleksją, z takim zatrzymaniem akurat przez okres Wielkiego Postu, ale zakończa się oczywiście czymś niezwykłym, nową jakością, bo zmartwychwstanie to jest jedna z największych tajemnic we współczesnej religijności i w ogóle religijności świata, właściwie nie występująca nigdzie poza chrześcijaństwem w innych religiach, więc to staje się taką centralną tajemnicą, którą należałoby celebrować, przywoływać. I zmartwychwstanie samo to jest istota chyba tak, o takim samym punkcie ciężkości jak wcielenie, bo to także tajemnica, którą w Bożym Narodzeniu próbujemy jakoś tam dotknąć, dostrzec. Jednak właściwie w zmartwychwstaniu mamy jakąś taką rzeczywistość rozumienia pewnego przejścia egzystencjalnego każdego człowieka, bo śmierć dotyczy nas wszystkich. I to, że nie kończy się to jakąś porażką, tylko przejściem w nową jakość życia, to właściwie święta wielkanocne próbują pokazać bardzo wyraźnie. Święta wielkanocne poprzedzone są 40-dniowym postem, okres zadumy, takiego zatrzymania się. Czy w dzisiejszym świecie człowiek XXI wieku ma czas, żeby właśnie na takie zatrzymanie, na takie zastanowienie się nad swoim życiem? To jest kwestia własnej organizacji życia i przestawienia pewnych priorytetów. Proszę zauważyć, że wielu z nas tęskni za jakimś takim czasem wolnym. Na przykład mówimy, oj, gdybym trochę dostał wolnego, to miałbym czas na to, żeby poczytać książkę, żeby się pozastanawiać, może nawet z kimś się spotkać, czy też wejść w jakąś uporządkowaną refleksję. Ale kiedy on przychodzi, ten czas, jakby z nieba nam spada, to właśnie wcale w niego nie wchodzimy. Paradoksalnie z tym naszym zabieganiem jest często nam dobrze, bo to jest pewne alibi, nie przed tym, żeby nie wejść w coś, co może pokazałoby nam pewną prawdę o sobie. Nie? Proszę zauważyć, że właśnie Wielki Post ma nas zatrzymywać przez różnego rodzaju ćwiczenia, różnego rodzaju animacje i takie, powiedziałbym, akcje, które pozwalają nam wejść w coś głębiej niż zwykle, nie? Czy nabożeństwo gorzkich żali, czy rekolekcje parafialne, czy chociażby no, sam sakrament pokuty sprawowany właśnie w okresie Wielkiego Postu, no pobudza nas chociażby do rachunku sumienia, czyli jest to jakaś świadomość tego, co robię, jakie są granice mojego egoizmu, mojej pychy. I kiedy człowiek no, potrafi to wyznać, a w tym roku mamy rok święty, rok miłosierdzia, no to zawsze sam się będzie czuł lepiej, ale przede wszystkim doświadcza czegoś, co jest niesamowitą siłą, która pochodzi z nadprzyrodzoności. Ważny też jest Wielki Tydzień, tydzień przed Wielką Nocą. Jak powinniśmy przeżyć ten tydzień? Czy jakiś dzień jest szczególnie ważny? Ja tak przekornie parafianom próbuję też tłumaczyć, że spotykam się ze zjawiskiem, iż wielu ludzi, którzy się nazywają chrześcijaninami, katolikami, na przykład sprowadzają święta do poświęcenia pokarmów w sobotę i to jest właściwie ich kontakt jedyny ze świątynią. Dobrze, że jest, no bo jest, ale przyznam się szczerze, że jest on bardzo naskórkowy i jeżeli do tego mamy sprowadzić nasze przeżycie świąt, to właściwie prześlizgniemy się przez święta, niczego nie doświadczymy. Stąd właściwie dla budowania jakiejś większej świadomości przeżycia należałoby przejść przez całe triduum paschalne. To jest słowo łacińskie, trzy dni, czyli Wielki Czwartek, Piątek i Sobota. Ten każdy dzień zupełnie o czym innym mówi i używa takich znaków liturgicznych, które są niedostępne w ciągu roku kalendarzowego chrześcijanina. Wielki Czwartek przypomina historię Wielkiej Wieczerzy, ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus umywa nogi i to dzieje się, nie? Kapłan, który myje nogi mężczyznom, no, właśnie pokazuje swoją służbę
swoją dyspozycyjność, że jest tak samo człowiekiem i nie ma mieć żadnych przywilejów, tylko ma służyć. Wielki Piątek adorujemy krzyż. No, zazwyczaj ta liturgia jest bardzo pięknie przygotowywana, bardzo mistycznie, temu towarzyszą takie śpiewy, często właśnie podnoszące naszego ducha i jakieś takie jeżdżące, że tak powiem, po żebrach, po sercu. Ale zaczyna się adoracja Bożego Grobu i to jest czas bardzo skupionej modlitwy. No i Wielka Sobota do jakiegoś czasu właściwie w kościołach zmieniana została koncepcja obchodzenia chociażby rezurekcji, którą przeżywa się rano, ale wielu już proboszczów odchodzi od tego i przeżywa tę procesję rezurekcyjną w nocy, w czasie tak zwanej Wigilii Paschalnej, kiedy pierwszy raz woła się Chrystus zmartwychwstał, nie? Zapala się paschał, mocny sygnał, mocny znak, gdy zapala się światło i ona pokazuje nam właśnie, że w tym znaku widzimy zmartwychwstałego Chrystusa. Jeżeli ktoś nie dotknie tych dni, ani przez chwilę, to powiem szczerze, że sprowadzi święta tylko do degustacji, czy do mycia okien, czy do przyjmowania gości, a to trochę za mało. No właśnie, ale jak w tym dzisiejszym świecie komercji, bo jednak święta zostały trochę dotknięte tą komercjalizacją, może nie w tak dużym stopniu jak Boże Narodzenie, ale jednak ta komercjalizacja świąt nastąpiła. Jak w tym dzisiejszym świecie tej komercji godnie przeżyć te święta? Proszę zauważyć, że właśnie dzięki kalendarzowi wydarzeń chrześcijańskich, czy świątecznych, czy religijnych, właściwie się tworzy cały ruch komercyjny. Nie? Kiedy kończy się chociażby Dzień Wszystkich Świętych, pojawiają się w supermarketach gadżety bożonarodzeniowe. Nie? Kiedy przychodzi Boże Narodzenie, a wcześniej Adwent, też czas takiej refleksji i oczekiwania, to właściwie słyszymy kolędy. Nie? Kiedy przychodzi Boże Narodzenie, kolęd już nie ma, bo zginęła już motywacja, która miałaby właściwie wydrenować nasze portfele właśnie w celach komercyjnych. Więc uważam, że komercja zagospodarowuje te znaki religijne, ale nie po to, żeby nas pobudzić do refleksji czy do aktów duchowych, ale po to, żeby po prostu sprzedać towar. Nie? I podobnie też jest z Wielkanocą teraz. I baranki, zajączki. Sam widzę, że asortyment na przykład w koszyku zmienia się. Dzieci, kiedy tam z nimi rozmawiam i pokazują, że pojawiły się czekoladowe zajączki, nie? Które kiedyś nie funkcjonowały, bo to też jest znak naszych czasów. Czy należałoby się na to obrażać? Przyznam się, że trudno obrażać się na przyspieszenia cywilizacyjne i na takie różne metody, wobec których jesteśmy bezsilni, ale chodzi o to, że jeżeli jestem świadomym tajemnicy wiary, to właściwie muszę dokonać jakiejś pewnej decyzji, muszę zrobić coś więcej niż zwykle. I tu nie chodzi tylko o spontaniczną myśl czy jakieś takie uczucie, ale o świadomy akt. Nie? Więc jeżeli zostawię nieumyte okna, a na przykład pójdę na liturgię wieczorną, Wielki Czwartek czy Wielki Piątek, to wydaje mi się, że więcej się zadzieje niż to, kiedy bym tego nie zrobił. Chciałam jeszcze wrócić do tych tradycji wielkanocnych. Właśnie święcenie pokarmów. Skąd się wywodzi ta tradycja i co w tym koszyku rzeczywiście powinno się znaleźć? Właściwie chyba to, co jakby jest przedmiotem modlitwy poświęcenia, bo jest to piękna modlitwa, która nawiązuje do tradycji świętego Pawła, który mówi, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek innego czynimy, czynimy to na chwałę Pana Boga. Także rytuał mówi o tym, że to śniadanie wielkanocne jest pamiątką śniadania, które Chrystus zgotował zmartwychwstał nad brzegiem jeziora Tyberiackiego z apostołami. Tam piekł rybę i wtedy się dał rozpoznać świętemu Piotrowi i wszystkim. I to było takie bardzo miłe spotkanie, takie niezwykłe. Przyznam się, że ten tekst świętego Jana zawsze mnie porusza, kiedy nauce apostołowie mówią, to jest Pan i wyskoczył święty Piotr nawet bez ubrania do wody po to, żeby się z nim przywitać. Nie, to było takie spotkanie właściwie z niebytu, z kim się spotkamy jak po latach. No i to wszystko, co jest w koszyku i co składa się na to śniadanie wielkanocne, na tą miłą atmosferę, pewno się
powinno się tam pojawić. Myślimy tutaj o kategoriach właśnie jakichś wędlin, też jajka, symbolu nowego życia, które oczywiście występuje też w religiach pogańskich, ale, ale został on zaakomodowany też na rzecz chrześcijaństwa. Poza tym sól, która jest bardzo ewangelicznym utensiliem, bo przecież Chrystus do niej się odwołuje, mówiąc, że jeżeli właśnie sól straci smak, to czymże ją posolić. No i te elementy, nie? Takie związane z tradycyjnym posiłkiem, które w sposób świąteczny stanowi naszą pewną codzienność, ale w święta ona przybiera charakter bardzo niezwykle uroczysty. A śmigus dygusz, czy także wywodzi się z chrześcijańskiej tradycji? Chyba nie. To jest jakaś tradycja, która dzisiaj może upada też nie, przez jakieś dziczenie, czasami nie, jakieś takie akty wandalizmu, powiem szczerze, wobec osób, które są bezradne, zwłaszcza młodych kobiet. No ale czy on ma charakter jakiś świąteczny? Nie. No, miło jest, kiedy się to dokonuje, bo po prostu to też jest czynnik wspólnototwórczy i kiedy rano trochę się pośmiejemy, trochę się pomaczymy, to nikomu się nic nie stanie. Tak podsumowując już, chciałam się zapytać, jaka nauka płynie z tych świąt dla wspólnoty wiernych? Święty Paweł powiedział kiedyś, że gdyby nie było zmartwychwstania, na próżno byłaby nasza wiara. Ktoś tłumacząc ten tekst mówi, że należałoby użyć bardzo popularnego słowa, które w tamtym czasie funkcjonowało, że to nie chodzi o to, że bylibyśmy godni politowania, gdyby nie było zmartwychwstania, mówi Święty Paweł, tylko że bylibyśmy największymi frajerami. Nie? I może właśnie należałoby tak to odczytać, że no, gdyby nie było zmartwychwstania, to właściwie po co się z tym wszystkim trudzić, po co realizować, nie wiem, podstawowy dekalog, po co kochać drugiego człowieka, po co nie być egoistą, po co nie być pysznym. Gdyby nie było zmartwychwstania, to wszystko byłoby bez sensu. Nie? To znaczy, że musielibyśmy rozłożyć się w grobie i właściwie koniec egzystencji. Ale zmartwychwstanie daje nam nadzieję, że właściwie Chrystus pierwszy raz przechodząc przez granicę śmierci, pokazując się w nowym ciele, takim nie astralnym, ale takim właściwie jakby podwójnym, bo z jednej strony ono przybierało charakter właściwie człowieka, ale z drugiej strony przenikało przez drzwi, pokazywało się bilokacyjnie w różnych miejscach, to pokazuje, do jakiej perspektywy jesteśmy wszyscy zaproszeni. I stąd myślę, że przez mękę krzyżową, w którym jest usensowione każde ludzkie cierpienie, ono znajdzie kres właśnie w wyzwoleniu, którym zmartwychwstanie jako święto coroczne pokazuje. Czego ksiądz może życzyć naszym telewidzom? Bardzo głębokich przeżyć w każdym wymiarze, i tym duchowym, i tym spotkaniu rodzinnym, bo kiedyś rewolucja francuska chciała zredukować dzień pracy, czy dni pracy do 10 dni, eliminując różne święta. Gdyby nie było świąt, nie spotkalibyśmy się, nie dalibyśmy sobie buzi, nie chcielibyśmy ze sobą porozmawiać. A właśnie każdej atmosfery świątecznej i każdego takiego dotknięcia też osobistego dotyczącej wiary i zmartwychwstania życzę bardzo, bo to będzie dawało nam poczucie jakiejś wielkiej przynależności do nie tylko tradycji, ale rzeczywistości, która ciągle jest żywa. Ja również życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt. To już wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia.